Katastrofy radzieckich iłów latających w polskich liniach lotniczych LOT to fascynujące historie. O bezsensownej śmierci 270 osób, w tym Anny Jantar, o nagrodach, wysokich nagrodach finansowych dla dyrekcji lotu za oszczędności, przez które to niedługo później zginęło tylu ludzi, a oni nigdy nie ponieśli za to odpowiedzialności. O okradaniu ludzkich zwłok, ale też o niesamowitym profesjonalizmie dwóch kapitanów pilotów: Pawła Lipowczana, który, nie mogąc zrobić już właściwie nic, skierował samolot w taki sposób, że nie uderzył w budynki mieszkalne, i Zygmunta Pawlaczyka, który do końca zachował zimną krew, a na koniec pożegnał się słowami, słynnymi słowami: Dobranoc do widzenia, cześć giniemy. Czarny humor w przypadku takich katastrof nie jest skazany, ale trudno pominąć historię. O tym, że w przypadku drugiego z tych lotów celnik umówił się ze swoją znajomą, że przetrzyma jakąś losowo wybraną osobę i ona będzie mogła polecieć na miejsce tej osoby. Padło na panią Janinę, co uratowało jej życie, a znajoma celnika zginęła. Pierwsza katastrofa miała miejsce 24 marca 1980 roku i to w niej zginęła Anna Jantar, która jeden z ostatnich teledysków nakręciła. Na lotnisku, przy którym później zginęła. W samolocie Mikołaj Kopernik zginęła także m.in. amatorska reprezentacja Stanów Zjednoczonych Ameryki w boksie, 14 zawodników i członkowie sztabu, którzy lecieli na mecze z Polakami, m.in. słynnymi braćmi skrzecz. Łącznie w tej katastrofie zginęło 87 osób. Samolot iu 62 przyleciał z Nowego Jorku. Nocny lot przebiegał bardzo rutynowo. Wielu pasażerów sobie po prostu spało, dolecieli do lotniska okręcie, normalne podejście do lądowania. Kapitan chciał wysunąć podwozie i wtedy zauważył, że nie świeci się kontrolka potwierdzająca, że zostało wysunięte. To nie było nic nadzwyczajnego. W takiej sytuacji samolot podobnie się wznosił, robił takie kółko. W tym czasie mechanik w samolocie i kontrolerzy na lotnisku przez lornetkę sprawdzali, czy naprawdę się nie wysunęło, czy to błędna sygnalizacja w samolocie. Później okazało się, że to podwozie było wysunięte i gdyby nie zepsuta kontrolka, to by po prostu wylądowali. A żeby odlecieć na drugi krąg, konieczne było zwiększenie mocy silników do maksymalnej. I to był ten kluczowy moment. Nie wchodząc w szczegóły techniczne, doszło do wybuchu w silniku numer 2, jeden z dysków turbiny. Przełamał się na trzy części. Później te fragmenty zostały znalezione w Warszawie, mniej więcej 2 km przed miejscem katastrofy. Jeden silnik to nie byłby problem, ale te elementy, które wystrzeliły, uszkodziły jeszcze dwa inne silniki, ale nie tylko. Uszkodzenia spowodowały praktycznie brak sterowności tego samolotu, a ster samoistnie przechylił się w taką stronę, że samolot zaczął spadać. Rany na palcach pilota wskazywały, że próbował dostać się do zabezpieczonego drucikiem awaryjnego stabilizatora. Jest bardzo prawdopodobne, że Paweł Lipowczan lotkami w skrzydłach zdołał jeszcze o tyle zmienić tor samolotu, że nie uderzył w budynek. Uderzenie w zamarzniętą fosę fortu było pod takim kątem, że elementy samolotu odrywały się stopniowo, rykoszytowały i spadały nawet 200 metrów dalej. Oczywiście nikt nie przeżył. Świadkowie relacjonowali, że nie było dużego pożaru, co jest logiczne, bo samolot przyleciał z Nowego Jorku, a po drodze spalił prawie całe paliwo. Nie chcę opowiadać drastycznych szczegółów, ale analiza tego wypadku wskazywała na to, że pasażerowie. Albo spali, albo bardzo mocno zapierali się w fotelach, licząc, że to uratuje ich życie. Jerzy Dziewulski, dosyć znana postać, wówczas szef antyterrorystów na lotnisku, opowiadał, że widoku nieżyjącej Anny Jantar nie zapomni do końca życia. Większość ciał w tej katastrofie można było zidentyfikować. Druga katastrofa wydarzyła się 9 maja 1987 roku. Na skraju lasu kabackiego rozbił się samolot IU-62M. Ta litera M wynika z tego, że była to zmodernizowana wersja. Ten egzemplarz samolotu nosił imię Tadeusza Kościuszki. Ta katastrofa była jeszcze bardziej drastyczna, o ile można w ogóle czynić takie porównania. Dlaczego? Po pierwsze, zginęło więcej ludzi. Liczba ofiar pasażerów, członków załogi wynosiła aż 183, czyli dwa razy więcej niż w katastrofie Kopernika. Po drugie, umieranie załogi i pasażerów Kopernika trwało 26 sekund. Dokładnie tyle czasu minęło. Od awarii do uderzenia w ziemię. Tutaj od awarii do katastrofy minęło prawie pół godziny. W przypadku tej katastrofy, na podstawie zapisów czarnych skrzynek, udało się odtworzyć wszystkie szczegóły lotu, rozmowy w kabinie i parametry. W internecie jest dostępne nagranie rozmów kapitana Zygmunta Pawlaczyka z kontrolerami lotów. Ono to zostało nagrane na ziemi, natomiast wbrew temu, co niektórzy piszą, nie ma dostępnych, udostępnionych nagrań z czarnych skrzynek samolotu, tych rozmów, które były w kabinie. No, i chyba nie ma takiej potrzeby. Samolot wyleciał z Warszawy do Nowego Jorku. Każdy start samolotu Transatlantyka to było wtedy wydarzenie, co sięgało jeszcze do tradycji żegnania statków odpływających do Ameryki, takiego najbardziej znanego, to statku Batory. Bilety były bardzo drogie, dlatego decyzja o podróży to na pewno nie było byle co. Podanie ich średniej ceny jest bardzo trudne, bo ten ustrój był dziwny. Był oficjalny kurs dolara, był zupełnie inny, czarnorynkowy, ale można przyjąć, że za bilet trzeba było zapłacić. Nawet przeciętną roczną pensję. Do tego trudno było dostać paszport, bo milicja odmawiała. Trudno też było dostać wizę, praktycznie jak ktoś nie miał tam rodziny czy znajomych, no to e, nie miał na to żadnej szansy, bo konieczny był taki list zapraszający. Trudno też było dostać bilety, To zostało wyśmiane m.in. w filmie Miś. Pani kierowniczko Podwawelska, słucham pana. Mam tu zarezerwowany bilet lotniczy. To wszystko sprawiało, że jeśli chodzi o polskich pasażerów, to latała głównie Polonia i artyści. A po katastrofie nie brakowało chętnych na nadpalone dolary i pierścionki, o czym jeszcze powiem. Starty samolotów transatlantyckich to było także przeżycie z uwagi na to, że startowały bardzo, bardzo ciężkie. Zatankowane, jak to się mówi, pod gwizdek. Startując, ważyły 167 ton, a lądując o 60 ton mniej. Start to też było zawsze przeżycie dla załogi. Świadkowie opowiadają, że samoloty odrywały się tuż przed zakończeniem pasa startowego. Tego dnia samolot Kościuszko po starcie wznosił się spokojnie do wysokości przelotowej, ale pojawił się czynnik, który wymuszał przyspieszenie wznoszenia. Kontroler nakazał to przyspieszenie, ponieważ na trasie samolotu odbywały się ćwiczenia samolotów wojskowych. Po prostu, żeby nie doszło do zderzenia. I tutaj podobnie jak w katastrofie z 1980 roku, wymagało to dodania gazu, uruchomienia pełnej mocy silników. Wtedy w okolicach Grudziądza pojawił się odgłos uderzenia. Załoga zidentyfikowała dehermetyzację, czyli samolot w środku przestał być hermetyczny, szczelny i związaną z tym dekompresję, czyli obniżenie ciśnienia i awarię dwóch silników. Samolot był na wysokości ponad 8 km i musieli szybko zejść do wysokości 4 km. Wtedy ciśnienie jest nośne dla ludzi. Wyżej mogą być m.in. trudności z oddychaniem. We wcześniejszej katastrofie po wybuchu silnika nie dało się nic zrobić. Tutaj można było jeszcze podjąć walkę. Zawrócili w stronę Warszawy, próbowali zlewać paliwo, ale nie działały 3 z 4 generatorów prądu, więc raz się zlewało, potem przestawało. Problemem było też to, że dwa silniki nie wytwarzały wystarczającego ciągu, żeby utrzymać wysokość. Stąd niestety. Samolot się zniżał. Załoga rozważała lądowanie w Modlinie. To było wtedy lotnisko wojskowe, ale uzyskanie zgody się przedłużało. W końcu, po naleganiach kapitana Pawlaczyka, niech pan coś robi, bo przecież jesteśmy w sytuacji naprawdę przymusowej. No, maksymalnie szybko musimy siadać. Pojawiła się zgoda na lądowanie w Modlinie, ale brakowało dokładnych danych pogodowych i na lotnisku nie było odpowiedniej obstawy służb ratunkowych, więc kapitan podjął decyzję, że lecą na Okęcie. Decyzja okazała się o tyle błędna, że fragmenty silnika wbiły się do środka, i wywołały pożar w tylnej części samolotu. Stąd z każdą minutą było coraz gorzej, samolot tracił sterowność. Ale ich sytuacja generalnie była beznadziejna, bo lądowanie nawet tak doświadczonego pilota jak Zygmunt Pawlaczyk, który miał zaledwie rok do emerytury, z taką ilością paliwa na nieprzygotowanym lotnisku, prawdopodobnie bez wysuniętego podwozia, miało nikłe szanse na powodzenie, po prostu by się rozbili albo spalili. Pewnie przychodzi Wam na myśl lądowanie kapitana Wrony w Warszawie i że się da, ale to był inny samolot sprawny, sterowny, a pas do jego lądowania był odpowiednio przygotowany. Ostatecznie w ostatniej fazie lotu samolot zaczął tak jakby koziołkować w powietrzu, wznosić się i opadać na zmianę, aż w końcu zaczął ścinać drzewa na skraju lasu kabackiego. Kapitan tuż przed tragedią wypowiedział słynne, legendarne słowa. Jeżeli interesuje was przebieg tego lotu, tak jak mówiłem, w internecie można znaleźć nagrania komunikacji kapitana samolotu z kontrolerami. Nagranie jest scenogram. Tylko potwierdzają profesjonalizm załogi, naprawdę opanowanie do końca. Cała sytuacja w kabinie jest świetnie odtworzona w filmie dokumentalnym na temat tej katastrofy produkcji Discovery. To, co było w lesie kabackim po uderzeniu samolotu w ziemię, to prawdziwy horror. Do dzisiaj, po prawie 37 latach, na zdjęciach satelitarnych Tor spadania samolotu wyróżnia się innym kolorem. Dodatkowo, w przeciwieństwie do wcześniejszej katastrofy, w samolocie ciągle było dużo paliwa, więc wszystko się tam paliło. E, ludzkie szczątki były wszędzie, a relacje świadków są przerażające. Jednej trzeciej pasażerów w ogóle nie dało się zidentyfikować. Jedną z reporterek relacjonujących to, co się stało dla programu Trzeciego Polskiego Radia była Monika Olejnik, która wówczas nie była jeszcze tak popularna jak dzisiaj. Po latach przyznała, że chciałaby to wymazać z pamięci. Niestety według różnych relacji na miejscu znaleźli się chętni do okradania zwłok, poszukiwali dolarów, biżuterii czy innych cennych przedmiotów. Później kradli także przedstawiciele służb mundurowych, więc okradanie odbywało się na różnych etapach, ale... Prokuratura później tego nie potwierdziła. Jest taka słynna historia związana z tą katastrofą o jednej z pasażerek, która miała ze sobą egzemplarz Biblii, i tam napisała awaria w samolocie: co będzie Boże. Napisała y, datę, swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, no i później znaleziono ten egzemplarz Biblii. Ale nie każdy wie, że rodzina tej zmarłej pani odzyskała jej rzeczy, m.in. torebkę, ale brakowało w niej pieniędzy, które pakowała na ich oczach. Po katastrofie pod Grudziądzem trwały poszukiwania ciała jednej ze stewardess, bo była taka hipoteza, że w momencie awarii samolotu ona wypadła. Ciała nigdy nie znaleziono. Teraz spekuluje się, że najprawdopodobniej Została po prostu w samolocie i spłonęła w pożarze. Przez lata w Polsce przyjęło się, że całkowitą winę za katastrofę ponosi producent samolotu. Narracja była mniej więcej taka, że biedni Polacy, zniewoleni przez Związek Radziecki, musieli kupić tamtejsze latające trumny i zginęli niewinni ludzie. Jestem trochę prawdy, ale tylko trochę. IU-62, kiedy wchodził do eksploatacji w 1963 roku, był największym, a raczej najbardziej pojemnym samolotem pasażerskim na świecie. Tak naprawdę przecierał szlaki w wożeniu dużej liczby ludzi na długich dystansach. Konstrukcja została skopiowana z brytyjskiego samolotu Vickers VC-10. Samoloty wyglądały praktycznie tak samo, ale jeśli wejdziemy w szczegóły, to w wielu aspektach się od siebie różnią. Skupmy się na iłach. Piloci chwalili je za solidną konstrukcję i mocne skrzydła. Fani lotnictwa za piękny wygląd, ale te samoloty miały też swoje wady. Były paliwożerne, były głośne na zewnątrz, chociaż w środku przyzwoicie wyciszone. Jeżeli popatrzymy uczciwie, to w pierwszych latach eksploatacji w wielu aspektach nie odstawały od samolotów zachodnich. To sprawiło, że oczywiście w dość ograniczonym stopniu, ale jednak samoloty były użytkowane m.in. przez linie KLM, Air France czy Japan Airlines. Później, z biegiem lat, samoloty zachodnie stawały się coraz bardziej nowoczesne i mówiąc kolokwialnie, odjeżdżały radzieckim iłom, nawet w zmodernizowanej wersji 62M. Bez wątpienia jednak te maszyny otworzyły takim państwom jak Polska, NRD, Czechosłowacja możliwość latania na wszystkie kontynenty. To iłem 62 wracali ze Stanów Zjednoczonych Kargul, Pawlak i Ania Pawlakówna. Nalot Iłem prawie spóźnił się w Ochucki z powodu 30. plenum spółdzielni Zenum. W Rosji był to podstawowy samolot dalekiego zasięgu produkowany do 1995 roku i pojedyncze egzemplarzy jeszcze Później, obecnie prawdopodobnie już żaden nie lata, chociaż niektóre źródła podają, że dwa samoloty latają jako cargo na Białorusi. Jeszcze kilka lat temu można było polecieć tym samolotem reżimowymi liniami Air Corio z Korei Północnej. Film, który teraz widzicie, to nagranie z takiego lotu jednego z pasjonatów podróży. To, co wzbudza największe wątpliwości w konstrukcji Iła, to umieszczenie silników w tylnej części samolotu, i do tego parami. Awaria jednego silnika prowadziła do uszkodzenia co najmniej tego obu. Jeżeli porównamy to ze współczesnymi konstrukcjami, ja tutaj mam Airbusa A380, czyli obecnie największy samolot pasażerski na świecie. To silniki, gondole silników są umieszczone pod skrzydłami, oddalone od siebie, a przez to, jeżeli jeden ulegnie awarii, to pozostałym nic się nie stanie. Gdyby też nawet wystrzelił taki yy, rozczłonkowany dysk. To nie uderzyłby w kadłub samolotu. Bez wątpienia największą wadą iłów były radzieckie silniki, które w wielu przypadkach zostały wykonane niechlujnie, niestarannie. Tylko pamiętajmy, że towarzysze radzieccy zdawali sobie z tego sprawę, ponieważ określali resurs silników dość ostrożnie na 5000 godzin, a po tych 5 tysiącach godzin eksploatacji silnik powinien trafić do zakładów w Samarze i przejść remont, ale za to trzeba było płacić. Dodatkowo kazali za to płacić w dewizach. Po latach Instytut Pamięci Narodowej ujawnił dokumentację śledztwa, które było prowadzone przez milicję obywatelską i Służbę Bezpieczeństwa. Okazało się, że z powodu problemów gospodarczych u schyłku epoki Edwarda Gierka w polskich liniach Lot nakazano drastyczne oszczędności. Po pierwsze, starano się jak najmniej tankować w państwach kapitalistycznych, dlatego te samoloty startowały zatankowane pod gwizdek z gigantycznym obciążeniem i w ten sposób zajeżdżano te marnej jakości silniki. Inne światło na ten problem wrzuca fragment książki w niebo wzięte. Opowiadającej o historii lotu z punktu widzenia stewardes, które tam pracowały, fragment opublikowany na portalu fly for free Mieliśmy dwa rodzaje IU-62, tak zwane proste i ki MK miała dodatkowy siódmy zbiornik paliwa i większy zasięg. Pierwsze loty za Atlantyk odbywały się przez Amsterdam, Shannon albo Reykjavik, bo było tankowane paliwo, a miejsce postoju zależało od cen benzyny. Natomiast na MC dolatywało się bezpośrednio, ale to wszystko miało sens przy dobrej pogodzie i jeśli nie zamknięte loty. Lotniska docelowego, choć każdy samolot nim wystartuje, musi mieć wyznaczone lotnisko zapasowe i tak obliczone paliwo by wystarczyło na dolot do niego. Ale ił to był evenement. Przed startem piloci 10 razy sprawdzali pogodę, pół biedy, jak mgła była nad Montrealem, zapasowe lotnisko wyznaczono w Toronto. Tam na podejściu nie ma tłoku, paliwa spokojnie starczało. Ale jak się przylatywało do Nowego Jorku na JFK, to była tragedia. Chłopy zawsze wrzeszczeli o priorytet do lądowania. Drugą formą oszczędzania była decyzja dyrekcji lotu o tym, żeby wydłużyć y, resurs silników na tych egzemplarzach latających w Polsce z 5000 do 8600. Władze polskich linii lotniczych musiały to zrobić na własną odpowiedzialność. Przy tak niechlujnie wykonanych silnikach, nawet te 5000 było ryzykowne, a przedłużanie tego było igraniem z ludzkim życiem. Opracowano nawet system, w którym ryzykownym zużytym silnikom nadawano nazwę lider i były montowane razem z tymi w miarę pewnymi. I to by było może i w miarę bezpieczne w takich samolotach jak Airbus, który wam pokazywałem, ale w iłach z silnikami w tylnej części ułożonymi parami, to było proszenie się o katastrofę, bo uszkodzenie silnik uszkadzał kolejne. Dodatkowo mechanicy lotnej prawdopodobnie naprawiali też te silniki na własną rękę gdzieś tam u siebie w hangarach. W ujawnionych dokumentach dokonano analizy silników w samolocie Mikołaj Kopernik, czyli tym, w którym zginęła Anna Jantar. Okazało się, że tylko jeden silnik był w nim na 100% sprawny. O silniku, który spowodował katastrofę można by zrobić osobny film. Był na remoncie w Samarze Później był przez jakiś czas zainstalowany w samolocie Tadeusz Kościuszko, został zdemontowany, bo powodował takie wibracje, że odczuwano je w samolocie. Poleżał kilka miesięcy w magazynie, ale dyrekcja postanowiła go zamontować ponownie, tym razem właśnie w Mikołaju Koperniku. Inny silnik miał wgiętą łopatkę turbiny, jeszcze inny latał już ponad 8000 godzin bez remontu. Udało się w ten sposób zaoszczędzić około 6,5 miliona dolarów, i dwa miesiące przed katastrofą, dyrekcja i najbliżsi współpracownicy w locie dostali za to pokaźne premie od ministra. Później, kiedy doszło do katastrofy, na drzwiach gabinetu dyrektora ktoś przyczepił kserokopię e, artykułu na temat tych premii. Po katastrofie zarówno pilocie, jak i pracownicy obsługi zbuntowali się i powiedzieli, że nie będą latać z tymi wadliwymi silnikami. Pomyślcie, jaki to teraz byłby skandal a wówczas bez wolnych mediów internetu mało kto o tym wiedział. Podejście dyrekcji najlepiej odzwierciedla to, że próbowali jeszcze kombinować z tymi silnikami. Z y, dawano samolot ze sprawnymi, niewiedzącym, y, z tymi wadliwymi silnikami. Próbowano też robić z pracowników lot idiotów. Przyjechali ważni ludzie z fabryki Liuszyna i tej drugiej od silników i wmawiano pracownikom, że to wszystko wina pilotów. Ale ludzie na tyle się postawili, że w końcu dyrekcja odpuściła i zrezygnowano z programu silników liderów. Obiecano też szybką wymianę floty na zmodernizowaną wersję IU62M, ale wymiana trwała kolejnych 6 lat, a z powodu awarii silnika rozbił się właśnie IU62M w lesie Kabackim. Sprawę montowania wadliwych silników, żeby oszczędzać dywizy, szybko zamieciono pod dywan, śledztwo zostało umorzone, ręka rękę myła, nikomu włos z głowy nie spadł. Dodatkowo arogancka postawa towarzyszy radzieckich była bardzo na rękę polskim władzom. Wszyscy bez problemu uwierzyli, że winni konstruktorzy i producenci samolotu ze Związku Radzieckiego. Ówczesny dyrektor lot, Włodzimierz Winanowski, piastował jeszcze różne zaszczytne funkcje, dożył pięknego wieku 95 lat i zmarł w 2010 roku, pochowany ze wszystkimi możliwymi honorami. Silniki były, jakie były, ale katastrofą można było zapobiec, gdyby wprowadzono zachodnie standardy bezpieczeństwa. Chodzi o tak podstawowe kwestie jak m.in. zastosowanie czujników dymu zamiast czujników pożaru, zastosowanie materiałów niepalnych w luku bagażowym oraz podwójne tubulowany układ sterowania, czyli kiedy jeden układ ulega awarii, to pilot nie traci kontroli nad samolotem, bo może skorzystać z drugiego układu. Takie środki bezpieczeństwa udało się wprowadzić po tej drugiej katastrofie. Dodatkowo w samolotach zastosowano szwajcarskie czujniki wykrywania wibracji wału silnika. Każdy silnik miał w kokpicie swoją lampkę, nie trzeba było przełączać pomiędzy czterema, po każdym locie badano próbki oleju z silników. Dzięki tym zabezpieczeniom udało się zresztą uniknąć trzeciej katastrofy. Kiedy samolot leciał z Warszawy do Toronto, zaświeciła się kontrolka, że wzrosły niebezpiecznie wibracje w silniku, silnik wyłączono i bezpiecznie wylądowano. Później samolot wrócił do Warszawy na trzech silnikach, oczywiście bez pasażerów. Na początku lat 90. sprzedano lotowskie iły na Ukrainę. Niektórzy specjaliści twierdzili, że to przedwczesna decyzja, dlatego że po wprowadzeniu tych modernizacji samolot był już bezpieczny. Ale Prowadzenie w polskich liniach lotniczych Boeingów 767 to była prawdziwa rewolucja. Ciekawe jest to, że w Boeingu wystarczyło dwóch pilotów, w kokpicie iła pracowało co najmniej pięć osób, czyli oprócz dwóch pilotów jeszcze nawigator, radiooperator i mechanik pokładowy, ale często było tam sześć osób, dlatego że latał y, instruktor y, do którejś z tych funkcji albo Instruktor pilot albo praktykant. Też ciekawe historie są z tym związane, bo relacjonowano, że w kabinie można było kiedyś palić, nie za bardzo się przyjmowano niepalącymi, więc tam było siwo od dymu. Po bankructwie linii lotniczych Air Ukraine, latające. Wcześniej dla polskich linii samoloty w większości zostały uziemione i zardzewiały pod płotem lotniska Kijów Boryspol. Najwięcej szczęścia miał egzemplarz noszący w Polsce imię Władysława Sikorskiego. Z Ukrainy został jeszcze sprzedany do Kazachstanu i tam latał do 2009 roku. Latanie to najbezpieczniejszy środek transportu, dlatego nie warto się go bać, ale wyciągnijmy wnioski, żeby nigdy więcej takie katastrofy już się nie wydarzyły.